Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Idziemy dzisiaj na wielki mecz TVN kontra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest to bardzo fajna inicjatywa charytatywna. No i zobaczymy, kto wygra. Chociaż myślę, że w tym wypadku to nie ma za dużego znaczenia. Nie nagrywałam. Mecz wygrała drużyna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 4-2. Fajna inicjatywa, bardzo chętnie zawsze wspieram takie akcje zacne, dlatego że chodziło o to, żeby wesprzeć oddział neonatologii Kliniki Uniwersytetu w Poznaniu, żeby zakupić karetkę dla noworodków. Wystarczyło też wysłać SMS-a pomagam pod numer 7126 i wszyscy operatorzy zrezygnowali ze swoich stawek, więc to też było fajne, że każdy był tam w takim celu charytatywnym. Bilety kosztowały 20 zł, bilet VIP-owski chyba 140, no ale dodatkowo macie jeszcze jakieś tam luksusowe, bardziej emocje sportowe z bliska zapewnione. Był koncert Margaret i Cleo. Przed rozpoczęciem meczu śpiewała Margaret, a przed rozpoczęciem drugiej połowy Cleo. Bardzo fajna inicjatywa, też fajnie jest przyjść z dziećmi, w ogóle rodzinie na taki mecz, bo bardzo bezpiecznie, było tam dużo rodzin z dziećmi, nikt się jakoś tak specjalnie nie przepychał, wszystko było na luzie. Do tego jeszcze, bo to było na stadionie Legii, dookoła na warszawskich Błoniach były różne atrakcje, które prowadził Bartek Jędrzejak, bo tą imprezę na stadionie prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak i Filip Heiser, ale na zewnątrz Bartek Jędrzejak, tam można było sobie wejść do karetki, co my też uczyniliśmy, bo chcieliśmy zobaczyć i pokazać dzieciom. Można było zobaczyć, jak się udziela pierwszej pomocy, więc to też było edukacyjne. Był jakiś tam namiot z Masterchefa, ale ja tam w ogóle nie wchodziłam, mam chyba najwięcej ludzi. Także coś tam można było pospędzać razem czas i czegoś się dowiedzieć. No i wesprzeć tą najważniejszą inicjatywę, czyli dzieci potrzebujące. Byłam przed chwilą w Auchan, bo musiałam kupić ryzę papieru ksero. Wiedziałam, że tam na pewno znajdę taką ryzę, a w Biedronce nie zawsze takie rzeczy są. Także na pewniaka pojechałam do Auchan. Będę rozpakowywać zakupy, bo przy okazji kupiłam parę rzeczy i chciałam Wam pokazać takie pojemniki, które kupiłam kiedyś w Biedronce. One były na wagę, bo takie rzeczy zazwyczaj są na wagę. I one fajnie się sprawdzają. Mają tutaj taką antypoślizgową gumkę, którą można wyjąć, można to przetrzeć i tutaj zazwyczaj układam jogurty. Łatwiej jest mi wtedy to wyjąć, przetrzeć lodówkę, ona się też tak bardzo nie brudzi, więc jest to wygodne. Kupiłam fantazję, taką truskawkową i taką z kuleczkami i kupiłam takie jogurty bio z truskawkami, nie wiem. Nie jadłam tego nigdy, bo ja nie jem w ogóle takich rzeczy. Ja jem zupełnie inne jogurty, które zaraz Wam pokażę, jak wyglądają moje jogurty. Tutaj mamy taki makaron, bo moje dzieci ostatnio mają straszną fazę na makaron z masłem i z parmezanem. Więc tak sobie pomyślałam, że zrobię im taki makaron. Powinnam zrobić sama, wiem, ale nie robię takich rzeczy. Pasta. Tym razem kupiłam Colgate Triple Action. Teraz mam taką pastę z węgla, czarną, jak węgiel i wybiela nawet zęby. Banany wzięłam i pokazałam Wam. Śmietany i przecier, bo chcę zrobić zupę ogórkową. To jest właśnie taki już moment, jeszcze nie ma jesieni, więc bardzo ciepło, ale zaczyna się już taka jesienna aura i zupy, to jest to, co zawsze jemy jesienią. Pisak złoty, żelowy, moje dzieci uwielbiają dekorować, także to jest absolutny must. Wędlinę kupiłam, szynkę litewską, z tej interesuje, i pierś gotowaną z indyka bezglutenową. I dla siebie kupiłam jogurty owcze, waniliowe, takie jogurty jem. Z powodzeniem można zostawić sobie ten słoiczek, na przykład zrobić z tego świeczkę, albo jakąś pracę z dzieckiem, albo można tutaj wsadzić jakieś, nie wiem, cukierki, jakieś małe trufle, które można zrobić samemu, przykryć jakąś taką muślinową, nie wiem, ściereczką, sznurkiem i to ładnie komuś wręczyć, zapakować. Serek Almette jogurtowy.
kiełbasa wiejska galicyjska. Ja zawsze kupuję taką kiełbasę, którą można jeść na ciepło, na zimną. Uwielbiam coś takiego. Parówki, tygryski. Masło to już mam, takie wiejskie. Właśnie pokażę Wam to masło, które mam. Kupiłam w Kaligwardii. Masło wiejskie. Coś takiego, nie wiem czy znacie. Ale bardzo dobre i zdrowe takie masło jest. W przeciwieństwie do innych maseł. Okej. To już jedną torbę mam rozpakowaną. Teraz wsadzę te wszystkie jogurty do mnie do lodówki. I w takiej formie wsadzam to do lodówki. Pierwsza torba jest rozpakowana. Teraz zabieramy się za drugą. Ostatnią. Na szczęście. Więc tak, kupiłam Breath Power Active Sosnowy Las. Bardzo fajne takie wkłady do toalety. Zachowuje dłużej czystość. Ta muszla i jakoś tak mniej, mam wrażenie, się brudzi. To jest bardzo intensywne, ja to już czuję strasznie, zostawiam się przy jedzeniu. Cykoria dla moich kochanych chwilek. Kupiłam takie chipsy, bo obiecałam moim córkom, że jak zaczną szkołę, przedszkole, to będą mogły zjeść chipsa. Więc obiecałam im, że kupię takie chipsy, więc znalazłam takie bije coś. Worki na śmieci zawsze kupuję z taśmą, uważam, że to jest 100 razy wygodniejsza sprawa i łatwiej to wszystko jest jakoś przenieść, zamknąć, zawinąć, a ja śmieci no dość kolekcjonuję, to znaczy wyrzucam dopiero wtedy, kiedy mam pełny śmietnik, nie tak systematycznie. Humus, jeden z moich ulubionych, humus libański. Uwielbiam go, słuchajcie, on ma w sobie na przykład suszone pomidory, jakieś bardzo fajne dodatki. Także spróbujcie sobie, jak będziecie w Auchan. To też lubię bardzo z surimi. Na przykład robię sobie sałatkę z jajkiem, z ogórkiem konserwowym albo kiszonym, z tym surimi, albo jem samo. Do sałatki, do kaszy, do mango, awokado, no i oczywiście kupiłam też mango i awokado tu mam na razie sporo. Kupiłam też jeszcze takie worki, ja niezbędne, bo niestety te były jedne, ale to są też 60. Sałatę dla nas i dla świnek. Rozpieszczam te moje świnki, no ale co? Co mam zrobić? Co ja Wam powiem? Po prostu je kocham. Kinoa to jest super jedzenie. Ja tutaj mam z ryżem akurat, ale mam dość sporo kinoa w spiżarni i jem często i też często daję swojej rodzinie. To jest jakby najlepsza wersja kaszy. Tak naprawdę. Brzoskwinie w syropie sprawdzają się u mnie do wszystkiego. Właśnie do tej żurawiny, o której Wam wcześniej mówiłam, z Ikei. Chyba, że nie widzieliście jeszcze tego holu. Może jeszcze go nie widzieliście. Do żurawiny, do kaczki, do kurczaka. Świetnie się sprawa. I też w prowiżu można to fajnie gotować. I tutaj mam też parmigiano reggiano do tego makaronu właśnie, chcę zrobić dla swoich dzieci. Czekajcie, bo listonosz mi przyjechał. Cytryny kupiłam, bo codziennie piję wodę z cytryną ciepłą, tak jak wiecie. Jezu, ile ja tutaj mam rzeczy, słuchajcie, muszę się ogarnąć. Kupiłam cif, mleczko z mikrokryształkami, wcześniej miałam zielone, teraz mam białe. Ale podobno zielone jest najlepsze, tak słyszałam. I Sidolux, zawsze kupuję to mydełko marsylskie. Teraz kupiłam kwiat orchidei i nie mogłam tego w sklepie odkręcić. To jest tak mocno nakręcone, nie wiem jak to pachnie nawet. Zresztą będziemy próbować, no kupiłam to na czuja. No i kupiłam jeszcze tutaj chleb i tak dalej, i tak dalej. Także nic sobie ciekawego. Kupiłam też papier toaletowy. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy spożywcze. Kochani, zobaczcie, jaki kupiłam piękny fikus w Biedronce za 39,90 zł. Więc jestem bardzo zadowolona. Tą osłonkę kupiłam w Ikei swego czasu. Więc taka cena. Pamiętam, że takie wysokie palmy w Ikei chyba kosztują gdzieś tak 79-89 zł. Nawet powyżej 100, a tutaj proszę. Taka niespodzianka. Jestem bardzo zadowolona. Muszę trochę poczytać, jak te fikusy się pielęgnuje, ale i gdzie go postawić, bo na razie postawiam go w łazience. A pamiętacie tą palemkę, co kupiłam w Ikei? To tak właśnie mi wyrosła. Żartuję. To też kupiłam w Biedronce za 39 zł.
więc cena idealna. Muszę tylko znaleźć jakąś fajną doniczkę i przesadzić ją w jakieś ciekawe miejsce. Także bardzo jestem zadowolona z tych moich zakupów roślinnych w Biedrze. Jeszcze zostając przy tematach roślinnych, to sobie, słuchajcie, przywiozłam z Wysp Kanaryjskich. Taką małą gałązkę w walizce przywiozłam i coś takiego mi wyrosło. To było niecały rok temu. Że błyskawicznie, muszę teraz to przesadzić znowu, jakąś fajną doniczkę. A to, jeżeli oglądacie mój kanał, to wiele z Was też kupiło szeptuchę z mojego polecenia. To jest nowy sekretnik szeptuchy, co każda Słowianka wiedzieć powinna, Katarzyny Bereniki Miszczuk. Więc nie mogę się doczekać. Będę czytać, tutaj zgłębiać. Tutaj są ważne daty jakieś, kim są demony, boginki, jakieś właśnie różne zioła, jak działają, też może być ciekawe. Mniszek pospolity ma działanie żółciopędne i przeciwskurczowe. Kwiaty dodatkowo są moczopędne. Pomocnicza bywa stosowana w początkowych stadiach cukrzycy. Ekstra, ekstra, ekstra. Nie mogę się doczekać! Słuchajcie, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!